stadion Lecha w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej. Po raz szósty gości reprezentację Polski. 10 tysięcy widzów, ciepło około 16 stopni. 3 tysiące Norwegów, którzy wierzą, że dziś ich zespół zdobędzie awans, zapewni go sobie już w 100%. Ale my wierzymy w to, że nasza reprezentacja wreszcie przebudzi się, przynajmniej w końcówce, w tych decydujących meczach trzech, bo na trzy zwycięstwa musimy liczyć, przy czym wszystko będzie ważyć się również i zależne będzie od spotkania w Rotterdamie. Reprezentacja Polski w dzisiejszym meczu z niewielkimi, można by powiedzieć, kosmetycznymi zmianami. Pod wodzą selekcjonera debiutującego w tej roli Lesława Dźmikiewicza. Ale na Państwa ekranach skład drużyny gości, czyli Norwegii. Jedynką ten, który zastąpił Torstveda w bramce, a więc Grodås z numerem drugim, Halle z numerem trzecim, Pedersen z numerem czwartym, Bratseth z numerem piątym, Bjørnebye z numerem szóstym, Flo z numerem siódmym, Mykland z ósemką, Berg z dziewiątką, Fjørtoft z dziesiątką, Rekdal i z jedenastką, Bohinen. Oba zespoły w tej chwili wychodzą pod wodzą arbitrów. Głównym arbitrem jest Václav Krondl z Czech, młody 40-letni sędzia z Karlowych Warów, prawnik z wykształcenia. Za moment koniec prezentacji zespołu gości i będziemy mogli zapoznać się z numerami, z jakimi zagrają w dzisiejszym spotkaniu Polacy. Niewielkie zmiany, również kosmetyczne w Norwegii. Nie ma Jakobsena, który jest wśród rezerwowych, jest Mykland. Oto trójka sędziów z Czechosłowacji, biało-czerwone stroje polskiej drużyny i skład Polaków. W bramce Bako, dalej z numerem drugim Bąk, z trójką Wegrzyn, z czwórką Kozminski, z piątką Wałdoch, który powrócił do reprezentacji po kontuzji, z szóstką Robert Warzycha, który ma poprowadzić dziś drużynę w tym ważnym jakże meczu. Dalej z siódemką Swierczewski, z ósemką Ziober, z dziewiątką Warzycha, z dziesiątką Kosecki, kapitan, i z jedenastką Lesniak i hymn Norwegów. Tysiące norweskich kibiców z barwami narodowymi wita także publiczność na stadionie w Poznaniu reprezentację Norwegii. Powitanie przez 7 tysięcy kibiców w Poznaniu polskiej drużyny. Oto koniec prezentacji, którą przerwaliśmy ze względu na hymny. Marek Kozmiński grać dziś będzie w drugiej linii. Lesław Dźmikiewicz w swoim debiucie zdecydował się na grę ofensywną. Ale nie ma innego wyjścia. W ostatniej chwili ściągnięty został po przerwie w występach w narodowej reprezentacji Krzysztof Warzycha. On z Leśniakiem tworzyć będą parę napastników. Wspomagać ich mają Kosecki, Ziober. To jest czwórka, która ma dziś
pokonać Grodåsa. Być może dokona tego któryś z zawodników drugiej linii bądź linii obrony. Może Tomasz Wałdoch, który na tym stadionie rozpoczął, kiedy graliśmy z Turcją, nasz strzelanie bramek dla polskiej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. To zresztą była udana jesień minionego roku. Ten czarny wrzesień, mam nadzieję, tego roku poza nami. Biało-czerwoni pod wodzą Romana Koseckiego, który dziś w narodowej reprezentacji po raz 57. Kapitan, który narzekał jednak na drobną dolegliwość, która przydarzyła mu się podczas wczorajszego treningu. Norwegowie skoncentrowani, jak mówiłem, z minimalnymi zmianami, no bo skład jest stabilny. Trener Egil Roger Brillo Olsen nie eksperymentuje. Długo selekcjonował, aż wreszcie wygrał grupę zawodników. Oto właśnie on na Państwa ekranach. Były 16-krotny reprezentant Norwegii, który jednak jest najsłynniejszą postacią, ale nie za grę przed laty, tylko za to, co dokonał w chwili obecnej. Norwegowie przed olbrzymią szansą drugiego w historii awansu do finałów Mistrzostw Świata. Ale może zapewnią go sobie dopiero w spotkaniu z Turcją. W co wierzę i z taką nadzieją rozpoczynam komentowanie występu polskiej reprezentacji w pojedynku z Norwegią. Trójka obrońców, indywidualne zadania Bąka i Wegrzyna. W drugiej linii, jak wspomniałem, Kozmiński, Świerczewski, Robert Warzycha, na którym spoczywać będzie ciężar rozgrywania, no i Jacek Ziober. Przy czym Ziober, liczymy, że może odnajdzie tę formę choćby sprzed roku. Rozpoczęli gości. Czerwono-białe stroje, koszulki, niebieskie spodenki, biało-czerwone nasi. Marek Lesniak. Dobre występy w Bundeslidze. Sporo walki w reprezentacji Polski, ale czekamy na te bramki w barwach narodowych. Kosecki. Ważne będą pierwsze minuty dla całego układu spotkania. Jarosław Bako, którego błąd kosztował nas utratę bramki w spotkaniu z Oslą, no ale mimo, że ma do dyspozycji Adama Matyska, Lesław Ćmikiewicz zdecydował się na wystawienie bramkarza drużyny poznańskiego Lecha. Robert Warzycha. Właśnie długie, prostopadłe piłki, byleby były celne, będą drogą, która ma otworzyć dojście do bramki, której broni Grodås. Pamiętamy, zastąpił Torstveda, który został usunięty po faulu na Koseckim, czerwona kartka. I nie zobaczymy go w drużynie Norwegii przez najbliższe mecze. Roman Szewczyk, jak wiemy, zdyskwalifikowany na dwa spotkania. Kozmiński dużo lepiej czuje się w akcjach ofensywnych. Marek Lesniak, wysokość pola karnego. Polski zespół. Ostrzegał na konferencji prasowej Drillo Olsen, że Polacy w tych pierwszych minutach z pewnością zaatakują. Ale gramy świetnie bez piłki. Kto wie, czy nie jesteśmy jedni z lepszych w Europie. Proszę się nie denerwować, na spalonym jest Fjørtoft. To jest nasza siła, przygotowanie fizyczne. To daje nam możliwość wygrania z takimi zespołami jak Anglia i Holandia. Nie boję się tego meczu, powiedział przed dzisiejszym spotkaniem selekcjoner drużyny Norwegii. Wystarczy nam remis. Jeden punkt. Grać będziemy z kontry i myślę, że taką taktykę obserwować będziemy tutaj w wykonaniu Norwegów. To nam zależy na zwycięstwie, to my musimy atakować. Faul Krzysztofa Warzycha. Bohinen. Halle, faulowany przez Świerczewskiego. Bako, Bąk, Kozmiński, Kosecki i Lesniak to gracze, którzy w dotychczasowych występach w eliminacjach Mistrzostw Świata ukarani zostali żółtą kartką. Muszą więc wspomniani zawodnicy uważać, bowiem druga żółta kartka automatycznie wyklucza z udziału w następnych spotkaniach. Średnia wzrostu drużyny norweskiej imponująca. Najniższy zawodnik ma ponad 1,80 m wzrostu. I rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Na Państwa ekranach Bjørnebye, gracz Liverpoolu, 7 piłkarzy występujących w klubach Europy, 4 piłkarzy grających w Norwegii. Robert Warzycha, pole karne. Wszedł tutaj rosły Wegrzyn, ale poradzili sobie nieustępującym mu wzrostem obrońcy drużyny norweskiej. Oto Krzysztof Warzycha na Państwa ekranach. Świetne występy w
Panathinaikosie. Bardzo dobry technicznie i powtórka sytuacji z dośrodkowania Roberta Warzychy do Wegrzyna, ale jak widzimy udana interwencja Pedersena. I ponownie tyle, że z drugiej strony drugi rzut rożny dla Polaków. Norwegowie nie przegrali żadnego meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nie przegrali żadnego spotkania w roku 93. Tym razem krótkie rozegranie z Zioberem. Warzycha, Świerczewski. Piąta minuta meczu o być albo nie być, a to na Państwa ekranach debiutujący w roli selekcjonera, przeżywający, nie ma co się dziwić, swój debiut selekcjonerski Lesław Ćmikiewicz, 45-letni, były wielokrotny reprezentant naszego kraju, który grał w historycznym meczu na Wembley i wywalczył złoty medal podczas Igrzysk Olimpijskich w 72 roku. Świerczewski, kolejny faul i Norwegowi. Tomasz Wałdoch. Tym razem faulowany Polak. Robert Warzycha. Piotr Świerczewski. Chyba jednak przesadził z tym zagraniem do Marka Leśniaka. Trzeba grać z pominięciem drugiej linii, która jest tutaj skomasowana. To słynne skracanie pola gry. Wszyscy Norwegowie zgrupowani na przestrzeni 20-30 metrów. Stąd trzeba gry na jeden, góra, dwa kontakty z pominięciem tej drugiej linii. Trzeba też trochę sprytu i pomyślunku, by pokonać Norwegów i strzelić im bramę. Berg. Ponownie on. Bako. Chciałbym mieć chociaż kilka na początku interwencji, by się nieco rozgrzać. Wtedy zupełnie inaczej się gra i interweniuje. Zbyt długo nic nie robiłem na boisku w Oslo, a potem przydarzył mi się ten fatalny błąd. Rzeczywiście winę ponoszę ja za utratę bramki, powiedział, gdy rozmawialiśmy w drodze powrotnej w samolocie Jarosław Bako. Robert Warzycha. O, właśnie na takie zagrania liczymy do Ziobera. Ziober, wysokość pola karnego, czeka jednak na partnerów. Dobrze pilnowany jest tam przez Bjørnebyego. Warzycha i niewiele brakowało. Ale ładna pierwsza akcja polskiej drużyny w siódmej minucie. Oto Krzysztof Warzycha. Mówiłem, ostatni występ z San Marino, zresztą niezbyt udany, jak i całej naszej reprezentacji. Później nie grał w meczu z Anglią ani z Norwegią i teraz powrócił do reprezentacji. A to futek Grodås, który zastąpił Torstfeda. On, Torstfed, a także Rosenbach przez 483 minuty plus te 7, które minęły, zachowują wspólnie, broniąc bramki norweskiej, czyste kąta. Ładna akcja Bohinena, ale już poza linią boczną. Bako. Piotr Świerczew. Bąk do Roberta Warzychy. Ofensywne wejście Kozmińskiego. Trudna jednak piłka do opanowania. Zbyt mocne było to zagranie. Ale utrzymujemy się jeszcze przy piłce. Lesniak. Norwegowie. Przodu jest Fjørtoft. Prawą stroną idzie Flo. Przerwana akcja przez Koseckiego, którego upomina Václav Krondl.
Leśniak. No, gra się najwyraźniej zaostrza, faulował Halle. Czterech piłkarzy w naszej reprezentacji, grających na co dzień w polskiej lidze, podobne statystycznie się rzecz ma, jeśli chodzi o drużynę rywali, 7 w naszej drużynie piłkarzy, którzy występują w klubach zachodniej Europy. Kosecki, Ziober. Nie ma dzisiaj Rudego, nie ma Szewczyka. W porównaniu ze spotkaniem z Oslo, Roman Kosecki. Powrót Bohinena. Nieustępliwość Koseckiego. I będzie trzeci rzut rożny dla Polaków. Dużo uwagi na tych dwóch wspólnych treningach Lesław Ćmikiewicz poświęcał właśnie stałym fragmentom gry, ale teraz dość łatwo dał sobie odebrać piłkę Jacek Ziober przez Berga. Piąty występ Ziobera w narodowej drużynie. Spokojnie, daleko od własnej bramki rozgrywają to spotkanie Norwegowie. Zwracał Lesław Ćmikiewicz również uwagę na dokładne przygotowanie ataku pozycyjnego przez nasz zespół. Mykland, dobry technicznie i dwójka Norwegów na spalony. Ładny doping kibiców tutaj na stadionie w Poznaniu, którzy od pierwszej minuty pomagają jak mogą polskiej drużynie. Teraz błąd Roberta Warzychy. Leśniak, proszę zwrócić uwagę na agresywną grę zespołu norweskiego właśnie tutaj w drugiej linii, choć teraz będzie szansa zdecydowanie Tomasza Wałdocha. Berg. Kozmiński i ponownie Norwegowie. Mykland, świetny technicznie, gra w zespole Star Norwegii. Ziober, bardzo dobre zagranie, rozpoczęcie akcji polskiej drużyny, z przodu jest tylko jedna Krzysztof Warzycha, teraz idzie Kosecki, prawą stroną również Świerczewski, przekazanie właśnie do Świerczewskiego, zgranie na pole karne, ale tutaj jest znakomicie ustawiający się i doświadczony Bratseth. Mówi o nim Ule Olsen, że jest, kto wie, czy nie najlepszym stoperem nie tylko Europy, ale i świata. Gra na co dzień w mistrzu Niemiec, w Werderze Brema. Grał w spotkaniu w 1989 roku, podobnie jak i czterech innych zawodników w tym składzie Norwegów, kiedy to wygraliśmy w Oslo 3-0. Ale to już wszystko historia. Statystyka przemawia na naszą korzyść. Tyle, że nie statystyka się liczy, a strzelane bramki na boisku. Berg. Powrót Flo. Fjørtoft i Wałdoch. To jest sposób, właśnie co mówiłem, z pominięciem drugiej linii. Daleka, prostopadła piłka, ale musi być celna. I Norwegowie. Rekdal. W środku Fjørtoft, z prawej strony idzie Flo, zagranie na pole karne. Ale rozpoczniemy od własnej bramki. Oto właśnie trener i twórca potęgi norweskiej. Ten pan popijający z bidonu, Egil Olsen, trener
który jest uwielbiany w Norwegii, ale czy można się dziwić, kiedy po tylu, tylu latach zapewnił awans drużynie norweskiej. No prawie im zapewnił awans. Faulowany Mykland i rzut wolny dla Norwegii. Nie wierzę, powiedziałbyśmy w dwóch meczach nie zdobyli chociaż jednego punktu. W tym dzisiejszym z Polską, bądź w tym ostatnim, który nas czeka z drużyną Turcji. Ładne, dobre wejście Berga. I Wegrzyn poza linię boczną. Władysław Żmuda, który przystąpił do współpracy z Lesławem Ćmikiewiczem, którego Polski Związek Piłki Nożnej po rezygnacji z funkcji selekcjonera Andrzeja Strejlała desygnował do poprowadzenia drużyny narodowej w tych ostatnich meczach. Ziober. Robert Warzycha. Niedokładnie. Flo. Ale i on rewanżuje się niedokładnym zagraniem. Szeroko przy bocznej linii Lesniak i Ziober. W środku Kosecki i Warzycha. Wejście Kozmińskiego. Teraz akcja polskiej drużyny. Krzysztof Warzycha. Jest obok niego Berg. Robert Warzycha. Świerczewski. Ruchliwość tutaj musi być, gra bez piłki, o której mówił Egil Olsen. Błąd teraz Bąka, szansa drużyny norweskiej, Fjørtoft, ale i on się na nasze szczęście pogubił. I Polacy zachęcani brawami przez kibiców. 15 minut poza nami, rezultat Państwo widzą. Kosecki. Rzut wolny, faulowany przez Bratsetha, Jacek Ziober. Rudek Grodås, ustawiający mur reprezentacji Norwegii. Rezultat 0-0. Nie muszę nikomu mówić, że w pełni satysfakcjonuje zespół Norwegii. Dla nas kończy marzenia o występach w Stanach Zjednoczonych. Krzysztof Warzycha. Pospieszyli się nieco nasi z wykonaniem rzutu wolnego. Przydałby się w takim momencie Roman Szewczyk, no ale wykluczył się z reprezentacji na własne życzenie. Świerczewski. Świerczewski. Obok Kozmińskiego. Z tych, którzy grają w tej chwili w podstawowej jedenastce, pamiętający stadiony Barcelony. No do tego musimy się przyzwyczaić. Grodås będzie celebrował każdy moment wybicia. To oczywiście daje upływ kilkunastu sekund w efekcie minuty. Zresztą ten czas efektywnej gry tych 45 każdej połowy mniej więcej waha się w granicach 20-25 minut. Robert Warzycha. Norwegowie pozostawiają swobodę w rozegraniu piłki do linii środkowej, zgrupowani na własnym polu karnym, własnej połowie przed polem karnym, całą dziesiątą. Po tym początkowym animuszu Polaków teraz brakuje nam nieco konceptu. Ziober. Świerczewski. Robert Warzycha. Grać dalej. Strata piłki. Czwórka piłkarzy Norwegii. I Tomasz Wałdoch
na moment tylko oddalił grę od naszego pola karnego. Wegrzyn. Kozmiński. Atak pozycyjny nigdy nie był mocną stroną polskiej drużyny. Warzycha. Ziober. Ponownie Robert Warzycha. I ponownie Ziober. Udana interwencja Grodås. Dwadzieścia minut bez bramki na stadionie poznańskiego Lecha. Mykland i Kozmiński. Fjørtoft, Bohinen, Fjørtoft. Jest tutaj Halle. Ale jest i Swierczewski. Tylko dwóch Polaków, sześciu Norwegów i jeszcze strata piłki przez Koseckiego. Fjørtoft. Pedersen. Fjørtoft. Robert Warzycha. Berg. Flu. Ziober. Wolno rozpoczynają akcję Polacy, co umożliwia powrót w sytuacji, kiedy przejmujemy piłkę drużynie norweskiej. Uporządkowanie gry obronnej. Gramy statycznie, mało jest ruchu. Nie ma do kogo zagrać piłki. Świerczewski. Krzysztof Warzycha, ale jak wygrać pojedynek z Bratsethem wyższym co najmniej o głowę. Fjørtoft i Bąk. Rzut wolny dla Polaków. Jerzy Brzeczek, którego przed chwilą widzieliśmy, zaczyna przygotowywać się do wejścia. Całą koncepcję Lesław Ćmikiewicz oparł na, powierzając prowadzenie gry na boisku Robertowi Warzysze. No ale jak widzimy, po tych pierwszych minutach, które w miarę się układały, Polacy na dobrą sprawę nie stworzyli groźniejszej sytuacji pod bramką Grodåsa. Nie ma spalonego. Trójka Norwegów, trójka Polaków. Wracają teraz pozostali nasi zawodnicy. Halle, jest tutaj Flo i Jarosław Bako. Lesniak. Szybciej. Musimy wyprowadzać te akcje w ataku. Pięciu, sześciu Norwegów, którzy byli na naszej połowie, już wrócili na swoją. Kosecki. Niedokładnie z Zioberem. I Jerzy Brzeczek, kapitan olimpijskiej reprezentacji, tej, która wywalczyła srebrny medal, za moment wejdzie na boisko. Wśród naszych graczy rezerwowych jest jeszcze Adamczuk i Czachowski, a także Łapiński, Matysek. Wszystkich tych, którzy mają ewentualnie strzelać bramki w podstawowym składzie, wystawił Lesław Ćmikiewicz, nie mając w rezerwie, o co miałem pretensje do poprzedniego selekcjonera Andrzeja Strejlała, w odwodzie żadnego napastnika.
Rzut wolny dla Polaków. Faulowany Świerczewski. Krzysztof Warzycha. I bez problemów Berg. Boisko opuści, proszę Państwa, Roman Kosecki. Ta wczorajsza dolegliwość okazała się dużo groźniejsza. Szkoda, strata to duża. A opaskę kapitana przejął Robert Warzych. Kozmiński. Zmiana oczywiście w ustawieniu. Do przodu przesunął się Ziober. 25 minut pierwszej części spotkania. Jak na razie słabej. Z której konkretnie z rezultatu mogą być zadowoleni goście. Bez bramek na stadionie w Poznaniu. Faul Wegrzyna. Zmiana podyktowana urazem, nie wynikająca z chęci wzmocnienia. Oto selekcjoner Norwegii. Przypomnę jeszcze raz, ten pan w okularach, Egil Olsen Drillo, przydomek z tego, że był słynnym driblerem w reprezentacji narodowej na ligowych boiskach Węgrzy. Więcej wysiłku musi włożyć w ten mecz nasza reprezentacja. Więcej ruchliwości. Trzeba to wywalczyć, wybiegać. Inaczej nie da się pokonać Norwegów, którzy słyną z przygotowania fizycznego, którzy nie oszczędzają się. Choć wielu nam zarzuca, powiedział Egil Olsen, że gramy schematycznie. Może nie jest to piękne, ale jest to efektywne. Mykland, Lesniak, Berg, szybkość atutem bez wątpienia Norwegów, Brzeczek, ponownie Jerzy Brzeczek, Świerczewski, z prawej strony idzie Ziober, dostrzegł go Świerczewski, szansa polskiej drużyny, prawą stroną Ziober obok Bjørnebye, ale nikogo nie było zamykającego tej akcji z lewej strony. Ani Kozmińskiego, ani Leśniaka. Grodås. Polacy, my chcemy gola. To doping kibiców tutaj na stadionie. Myślę, że docierający do naszych piłkarzy. Robert Warzych, Marek Leśniak. Dokładnie opanuje, z trudem nie dał rady. Bąka, Fjørtoft. Bąk. Wałdoch. Pewnie interweniujący od pierwszych minut pozwala sobie na taką akcję. To oczywiście wzbudza aplauz i dodaje pewności. Robert Warzych. Szybciej, szybciej panowie. Fjørtoft, Flo zostali na naszej połowie. Można stworzyć przynajmniej liczebną przewagę, jeśli szybciej przeniesiemy akcję pod bramkę rywala. Brzeczek. Trudno wygrać pojedynek jeden na jednego z Norwegami.
Bąk. Robert Warzycha. Krzysztof Warzycha. I Bohinen. Trójka obrońców, praktycznie rzecz biorąc, pięciu graczy w drugiej linii, bardzo szczelnie broniących dostępu do własnego pola karnego z przodu, tylko wysunięty Fjørtoft. O, właśnie do niego zagrań. Czeski do niedawnego olimpijczyka Wałdocha. Krzysztof Warzycha, świetne zgranie Kozmińskie, ale tam nie ma czasu i miejsca do oddania strzału. Moment zawahania się i już Norwegowie przy nim. Gra z pierwszej piłki. Prawie góra na jedno przyjęcie. Tak można grać tylko, tak zresztą się gra teraz w Europie. Świerczewski. On teraz próbuje poderwać kolegów. Rozpoczniemy. Nie, ku zdziwieniu nas wszystkich rozpoczną Norwegowie. Faulowany Piotr Świerczewski. Wszyscy, oprócz Fjørtofta, gracze Norwegii w obrębie własnego pola karnego. Ziober. Skutecznie zablokowany. Fjørtoft. Ale tylko by zyskać czas. Bako i Wałdoch. Cóż z tego, że gra toczy się na połowie rywala, kiedy nie ma wymiernego efektu bramkowego. Ziober. Wegrzyn. Brak dokładności w rozegraniu przed polem karnym. Powrót Świerczewskiego. Podziwiam tego zawodnika za jego nieustępliwość, waleczność, za to serce do gry. Przed chwilą był pod polem karnym rywala, zdążył wrócić pod nasz. Naprawdę nie mogą narzekać nasi reprezentanci na doping w publiczności. Świetne boisko, świetny doping, tylko jest atmosfera wielkiego meczu, tylko tego wielkiego meczu, tej wielkiej gry na razie nie ma. I na spalonym był Kozmiński. ...32 minuty pierwszej części spotkania, wciąż 0-0. Grodås, 29-letni bramkarz Lilleström, 9. występ w drużynie Norwegii, małe doświadczenie, no ale taki mecz jak ten w Oslo, kiedy udanie bronił, z pewnością nobilituje, dodaje pewności i z konieczności stał się pierwszym bramkarzem zespołu gości. Wałdoch, Lesniak. Mało widoczny teraz Robert Warzycha, choć on jest tym, który próbuje przejąć piłkę. Ktoś musi to scalić, ktoś musi poukładać, ktoś musi dokładnie dograć, bo inaczej bez tego nie będzie tego efektu bramkowego, na który czekam. Świerczewski. Ziober. Wszyscy Norwegowie oprócz Fjørtofta znów pod własnym polem karnym. Ziober. Jest z lewej strony niepilnowany Lesniak. Kozmiński. Znowu zbyt statycznie. Znowu stoją nasi tutaj w polu karnym. Niecelnie Węgrzy. Na spalonym Lesniak.
To tylko pozorny spokój, bo na pewno przeżywam mecz, nawet taki, w którym nie musimy wygrać. Odpowiadał na konferencji prasowej trener Norwegii. Faul tymczasem Flo i Polacy. Brzeczek. Robert Warzycha. Piotr Świerczewski. Jest tutaj Wegrzyn. Przed polem karnym Kozmiński. Lesniak. Już się wycofują Norwegowie. I rozpoczną od rzutu z aut. Przez 35 minut nie potrafimy znaleźć skutecznego sposobu na zdobycie bramki w tym meczu. Myślę, że mina Lesława Ćmikiewicza jest najlepszym komentarzem do postawy naszej drużyny jak do tej pory. Ponagla Václav Krondl, Norwegów, tym się nie spieszy, to zrozumiałe. Jeśli komukolwiek będzie się dzisiaj spieszyło, to polskiej reprezentacji, jeśli w dalszym ciągu utrzymywać się będzie taki rezultat, jaki jest. Faulowany Brzeczek. Upomina Bohinena. Václav Krondl i będzie chyba żółta kartka pierwsza w tym spotkaniu. Tak jest dla Norwegii. Robert Warzycha. Lesniak. No, pierwszy raz. Sytuacja, z której może coś będzie dla nas radosnego, chociaż teraz tak niewiele brakowało. Jacek Ziober. No wreszcie mówiłem o tym. Pierwsza sytuacja, z której może coś będzie dla nas radosnego wynikało. Pierwsza taka akcja, na którą czekaliśmy aż 37 minut. Zbyt długo, jeśli chodzi o grę Polaków. I brawa dla Grodåsa. Czwarty bądź piąty rzut rożny. Dogrywał Kozmiński, a zamknął tutaj z prawej strony Jacek Ziober. Robert Warzycha. Wychodzą Norwegowie. Dobre zagranie, nie ma spalonego Robert Warzycha. Nie ma też nikogo z Polaków na polem karnym. Jest tylko Marek Lesniak. Przejmujemy piłkę. Wegrzyn. Lesniak. Wegrzyn. Kozmiński. Wszyscy Norwegowie przed własnym polem karnym. Wegrzyn. Brzeczek. Zagrać na obiegnięcie, to również ćwiczyli Polacy, teraz ten manewr się nie udał. Ale trzeba nieco więcej agresywności właśnie wykazać, tak jak teraz czyni to Jurek Brzeczek, kiedy rywal jest przy piłce. Więcej wysiłku włożyć, panowie, w to spotkanie. Ja wiem, że to kosztuje i że polski zespół w dotychczasowych meczach miał kłopoty z wytrzymaniem kondycyjnym do końca. No ale jeśli się nie zaangażują nasi zawodnicy, nic z tego nie będzie wynikało. Oprócz tego, że się pożegnamy z finałami Mistrzostw Świata. Jest ten cień szansy, ale żeby go zachować, trzeba po prostu strzelić bramkę. Piłkarz Lilleström na Państwa ekranach, którego sędzia czeski ukarał żółtą kartą. Dobre przejęcie przez Marka Leśniaka. No może teraz pójdzie kontra polskiego drużyny zespołu. Marek Kozmiński, idziemy trójką zawodników. Z lewej strony jest Ziober, w środku Krzysztof Warzycha. Kozmiński, ładny rajd polskiego zawodnika i zdecydowane wejście Norwega. I będzie rzut rożny dla polskiej drużyny.
jest atmosfera, jest doping, jest ta serdeczność i przychylność kibiców, no ale wszystko jest zależne od piłkarzy. Nie ma bramki, na którą tak czekamy. Rośli, Bąk, Wegrzyn. Na polu karnym jest również Leśniak, jest Brzeczek, Krzysztof Warzycha. Tylko jak tutaj wygrać główkowy pojedynek? Jacek Ziober. Bako z Bąkiem. Robert Warzycha. Świerczewski. Ziober. Odważny jest ten młody Piotr Świerczewski. Bez respektu dla rywala. Tak trzeba grać. Ale i jego, i Tomasza Wałdocha za postawę i grę w tej pierwszej połowie. Choć teraz niecelnie zagrał pod Świerczewski. Ale proszę, próbuje naprawić błąd. Zagranie ręką i rzut wolny dla Norwegii. O 49 minut dzieli Egila Ulsena, 4 minuty pierwszej połowy i 45 drugiej, od tego, by pojawił się uśmiech i odprężenie na jego twarzy. Robert Warzycha. Jacek Ziober. Świerczewski. Robert Warzycha. Niedokładne zagranie Roberta Warzychy, ale i niedokładnie Norwegowi. Proszę, rzadko spotykany nastrój na naszych stadionach. Gdyby do zachowania publiczności, tego entuzjazmu, tych chęci dostroili się piłkarze, naprawdę bylibyśmy zadowoleni. Czterdziesta druga minuta pierwszej części spotkania. Wciąż nie padła bramka na stadionie Lecha. Nie strzelił jej nasz zespół. Proszę zwrócić uwagę, to był przykład szybkości i zdecydowania Norwegów. Nie ma straconej piłki, nie ma trudnej pozycji do jej odzyskania. Świerczewski. Zamysł dobry, idzie tam Brzeczek, ale Bratseth to spore doświadczenie. Grodås nie ryzykuje. Mykland i Lesniak. Wegrzyn. Brzeczek. Robert Warzycha. Wegrzyn. Niedokładnie Wegrzyn do Roberta Warzycha. I powrót znowu wszystkich Norwegów na własną połowę z wyjątkiem Fjørtofta. Bąk. Patrzę na naszych napastników. Przy obrońcach norweskich nikt nie odskoczy, nikt nie wyjdzie, nikt nie próbuje pokazać się partnerom. Stąd to długie rozgrywanie w linii obrony. Po prostu nie ma do kogo zagrać. Gwizdy zniecierpliwienia i dezaprobacji. Brzeczek. Lesniak szuka piłki, pokazuje się partnerom. Sam próbuje ją rozegrać do Ziobera. Robert Warzycha. Ale do kogo, to wie pan Robert tylko, chociaż teraz Kozmiński mógł przejąć. Flu i Berg. I Bąk, bardzo ładna interwencja. Brzeczek.
Lesniak. Ziober. 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 Świerczewski. Aj, za wysoko. Druga groźna akcja polskiej drużyny. Ale na 44 minuty to zbyt mało szans na strzelenie bramki. Końcowe sekundy pierwszej części spotkania. Kozminski. Wałdoch. I Grodås. Halle. Flo. Nieco przedłuża pierwszą część spotkania Václav Krondl. Norweska raca na wiwat. Mają się z czego cieszyć Norwegowie. Taktyka przez Egila Ulsena przynosi efekt w postaci zachowania czystego kąta w pierwszej połowie przez bramkarza Grodåsa, co oczywiście daje drużynie norweskiej punkt. Punkt, który... Jeśli w drugiej połowie nic się nie zmieni w sposobie gry polskiej reprezentacji i nie będzie efektu bramkowego, choć teraz groźnie pod naszą bramką, to ten punkt Norwegom zapewni drugi w historii awans do finałów Mistrzostw Świata. Nastrój święta na sektorze, gdzie są norwescy kibice, palą się race, właśnie widzą Państwo. No, z pewnością mają się z czego cieszyć. Mają zespół, który zdobył po 3 punkty z Anglią, z Holandią. No i jak do tej pory również ma 3 punkty w spotkaniu z Polakami, choć pozostaje jeszcze 45 minut. Nasze nadzieje coraz bardziej topnieją. Choć mecz trwa 90 minut, ale mówię, potrzeba zdecydowania w drugiej połowie, rzucenia na szale wszystkiego, a przede wszystkim jednej akcji, takiej jak Polacy przeprowadzili, która przyniesie efekt bramkowy. Tyle, że tych sytuacji trzeba stworzyć dużo więcej. Stworzyliśmy tylko 2, to zbyt mało, by z tego strzelić bramkę. Mieliśmy na to 45 minut. Może szczegółowiej do obsad personalnych, do składu, do gry ustosunkuje się po zakończeniu tego spotkania. Nasze nadzieje topnieją. Mamy jeszcze 45 minut czasu na to, by Polacy strzelili bramkę. Tyle na razie ze stadionu w Poznaniu. Oddaję głos do studia w Warszawie. 3000 najwierniejszych kibiców norweskich, którzy czarterowymi samolotami przyjechali tutaj do Poznania, wierząc, że będą świętowali awans swojej drużyny do finałów Mistrzostw Świata. Czy przeszkodzimy w tym Norwegom? Czy w 45 minutach, które nam pozostały, przedłużymy nasze nadzieje na grę w finałach Mistrzostw Świata, czy też dziś definitywnie pożegnamy się z finałami w Stanach Zjednoczonych? Możliwości roszad personalnych Lesław Ćmikiewicz, jeśli chodzi o postawienie czy wzmocnienie ataku, już nie ma. Na ławce niedysponowany Łapiński, a także Adamczuk i Czachowski. Nazwiska najwyraźniej mówiące o tym, że nie są to napastnicy naszej drużyny.
wspominałem, gdy selekcjonerem naszego zespołu był Andrzej Strzelał, że brakuje wśród tych rezerwowych często tego jednego, na którego można by było postawić z konieczności. Nieraz los płata różne figle, jak dziś z Kosecki. Zmian więc w składzie przynajmniej na początku tej drugiej części nie będzie. Ale czy będzie zmiana gry naszej drużyny? Nie w taktyce, bo ta jest słuszna, tylko w umiejętności jej zrealizowania. Ta jedna akcja na prostopadłe zagranie, obiegnięcie, rozciągnięcie gry, no i skuteczny strzał. Czy uda się Polakom pokonać Grodosa? Václav Krondl za moment rozpocznie drugą część meczu. Patrzę na skład drużyny norweskiej, również niezmieniony, bo jak mówi Egil Olsen, składu zwycięskiej drużyny się nie zmienia, chyba że z konieczności o tych drobnych roszadach wspominałem. Dwie szanse z tych dwóch, jedna znakomita, niewykorzystana przez Jacka Ziobera i 45 ostatnie minut nadziei na przedłużenie naszych szans na grę w finałach. Jerzy Brzeczek, z którym rozmawiałem, który nie rozpoczął od początku, sam mówi, że nie jest w najwyższej formie, no ale liczymy, że może nasi zawodnicy, wiedząc, bo przecież nikim nie musi tutaj nic tłumaczyć, że ta szansa ogranicza się coraz bardziej, może zaangażują wszystkie siły. Później już nie będzie po co. Węgrzy. Robert Warzycha. Bąk. Robert Warzycha. Ciężko się gra z Norwegami, którzy rzeczywiście potrafią grać bez piłki, wybiegani, zwrotni, sprawni, szybcy, w dodatku rośli. Tak rozciągają nasi tę grę, że aż Piotr Świerczewski wyszedł poza linię boczną. Ziober. Ładne przepuszczenie. Natychmiast tam atakowany. Bardziej ruchliwi są nasi zawodnicy. Próbują odebrać piłkę drużynie gości. Gdy tylko ją przejmą Norwegowie pod ich polem karnym, zobaczymy, czy przyniesie to pożądany, tak bardzo pożądany przez nas efekt. Flo. Powrót Kozmińskiego. I rzut wolny po faulu Marka Kozmińskiego. Ale można i tak podać rękę, przeprosić. Troszkę pospieszyli się teraz Norwegowie. Mykland. Groźnie. Troszkę zagubili się teraz nasi obrońcy. Rzut rożny dla Norwegów. W drugiej części spotkania. Bohinen. Jedyny ukarany jak do tej pory żółtą kartką gracz. Ponownie on. Aj, teraz błąd Baki. Na nasze szczęście niewykorzystany przez Norwegów. Świerczewski. Ziober. Brzeczek. Ładne odegranie, idzie tam Ziober, ale skutecznie przeszkadza Bjørnebye, Halle, Fjørtoft. Ładne
wybicie bąka. Halle. Fjørtoft. Obok jego jest Bohinen. Niepilnowany Bohinen na naszym polu karnym. Spokojnie Kozmiński, mimo że tam był naciskany przez Myklanda, ale nie opanował piłki i drugi rzut rożny dla zespołu Norwegii. Oto na Państwa ekranach gracz, który nie występował w pierwszym spotkaniu, Erik Mykland. 15 mecz, świetny technik, najniższy w zespole Norwegii. Jedyny, który nie przekracza 1,80 m, czy też jak trzech graczy 1,90 m. Bohinen, Bong, Rekdal, Bohinen, Fjørtoft, błąd Polaków. Ja rozumiem, że w tym szaleństwie jest metoda, czyli oddać inicjatywę Norwegom i spróbować kontratakować, tak jak czynią to Polacy teraz, ale nie przyprawiajcie nas panowie o palpitację serc. Ziober. Dobry rajd, 40 metrów i faulowany jest przez Bohinena, dla którego może to się zakończyć tym, że opuści boisko. Możemy na spokojnie to teraz prześledzić. Ktoś sprytnie Bohinen ściągał. Ziober zdezorientowany, co się dzieje, próbował atakować. Trochę zapasów i rzut wolny dla Polaków. Świetna atmosfera. Naprawdę znakomite zachowanie publiczności. Nie jest to tak powszednie na naszych stadionach. Składa się tam do strzału Krzysiek Warzycha. Ale dwóch naszych graczy, co teraz widać, było na spalonym. Lesniak i Bratseth. Grodås. Mykland. Flu. Ponownie Mykland. I znów Flu. Tym razem faul Wegrzyna. I żółta kartka dla Kazimierza Wegrzyna. Druga żółta kartka w dzisiejszym meczu. Halle, Halle słynny jest z tego, że potrafi właśnie wejść tak jak przed chwilą. Rozpoczną Polacy. Pokazuje Robert Warzycha rękoma, że nie ma do kogo zagrać. Jacek Ziober. Piotr Świerczewski. Krzysztof Warzycha. I Norwegowie. Faul Kozmińskiego. Dwóch Norwegów na boisku. Leży również Pedersen. To jest Mykland. W odwodzie Jakobsen, Johnsen, Ingebrigtsen i Mielde. Król strzelców Ligi Norweskiej. A czas płynie, choć tę upływającą minutę z pewnością sędzia doliczy
do drugiej połowy. Ładne zachowanie Kozmińskiego, podszedł, przeprosił Myklanda, już wszystko w porządku. Bratseth natomiast cały czas jeszcze na boisku. No i zdaje się, że jest to coś bardziej poważnego, ponieważ Václav Krondl prosi o noszę. Trudno mi powiedzieć, co się zdarzyło w tym zamieszaniu podbramkowym. Ale już wszystko w porządku. Podniósł się Pedersen. Pokazuje Václav Krondl, że minutę doliczy. A już pozostaje do końca nam 35 z tą doliczoną minutą 36. Ziober. No, coraz groźniej atakują Norwegowie. Jostein Fluff. Robert Warzycha. Krzysztof Warzycha. Brzeczek, Lesniak. Nic nie było zdaniem czeskiego arbitra. Fjørtoft, Bohinen. Flu. No, nieudana pułapka offside'owa. No i z dziecinną łatwością Robert Warzycha zabrał piłkę Fjørtoftowi. Świerczewski. Faulowany przez Halle. Norwegowie. Coraz częściej, coraz groźniej atakujący Fjørtoft, z lewej strony jest Bohinen i dobrze Jacek Bąk. Ja rozumiem, oddać inicjatywę, tylko żeby coś z tego jeszcze, jeśli chodzi o korzyść bramkową, wynikało dla Polaków. Na razie to groźnie pod naszą bramką, a w tej drugiej połowie żadnej groźnej sytuacji pod bramką Grodåsa nie stworzyliśmy. Brzeczek. Warzycha, tam zbyt długo zwlekałby zagrać na spalonym Kozmiński. Za długo, panie Robercie. Wałdoch. Że to będzie brzydki mecz, tego się można było spodziewać, bo celu święca środki. Norwegowie nie muszą tutaj popisywać się piłkarskimi fajerwerkami. Ich satysfakcjonuje w pełni remis. To my musimy strzelić bramkę. Tylko chcieć, a móc to zupełnie dwie różne sprawy. Coraz śmielej, widząc słabość naszej drużyny, atakują Norwegowie, spalony.
Warzych. Robert do Krzysztofa. Ten jest faulowany przez Pedersena. Kozmiński. Brzeczek. I zacznie Grodås. Podniósł się Adamczuk, podniósł się Czachowski. Pewnie doczekamy się jeszcze jednej zmiany. Faulowany Wałdoch. Robert Warzycha. Leśnia. Panowie, panowie, zmobilizujcie się chociaż na tę jedną, jedyną akcję. Ja wiem, że trudno gra się z Norwegami. Ale naprawdę trzeba rzucić tutaj na szale maksimum, jeśli marzą nam się jeszcze finał. Pierwszy rzut rożny w drugiej części spotkania. Cóż daje zdenerwowanie trenera? Przed spotkaniem, kiedy rozmawiałem z naszymi reprezentantami, zdawali sobie sprawę, że ta szansa jest, ale trzeba to potwierdzić na boisku. Polacy, kto tutaj wygra główkowy pojedynek? Chyba tylko Wegrzyn. Ziober, wybiegają Norwegowie. Taki strzał rozpaczy na dodatek Fjørtoft rozpoczyna akcję drużyny norweskiej. Bardziej na zyskanie czasu. I rozpocznie polski zespół. Jeszcze 30 minut. 30 może jeden, jeśli Václav Krondl doliczy tę minutę przerwy. To jeszcze dużo. To jeszcze na tyle dużo, żeby można było strzelić bramkę. Kozmiński. Ładne przejście. Kozmiński. Dobry zwód, ale chyba jeden za dużo, chociaż jest jeszcze szansa, ale nie tak. A Norwegowie ze spokojem. Nie wiem, może inaczej człowiek odbiera to, gdy nie jest na boisku, ale nie widzę tej determinacji, tego zacietrzewienia, tej chęci takiej nieprawdopodobnej ze strony Polaków. Troszkę gramy wchodzonego w tym wszystkim. Norwegowie zamiast nas sobie bramki nie strzelą. Kończy się tylko na pobożnych życzeniach kibiców. My chcemy gola. Brzęcz. Ach! Auto. Dobrze, spokojnie. Zaczynamy, ale teraz niedokładnie. Przecina to Bjørnebye. To Halle. Znów bardziej na zyskanie czasu. Nie ma spalonego, będzie groźnie, ale na nasze szczęście Bjørnebye nie opanował. Bardzo łatwo dajemy rozgrywać Norwego. Tak jak choćby teraz. Bohinen. Fjørtoft niepulnowany na polu karnym. Bohinen. Na nasze szczęście wdał się w indywidualną akcję.
a korzyść to rzut rożny dla Norwegów. Mówię na nasze szczęście, bo Fjørtoft stał niepilnowany na polu karnym. Czas upływa, a Polacy jakby nie wierzyli w to, że mogą wygrać z drużyną Norwegii. Dużo lepiej graliśmy w Oslo. A i gol dla Norwegów. Flu. Koniec marzeń. 65. minuta. Słyszą Państwo podniecony głos norweskiego komentatora. Prześledźmy na spokojnie ten błąd naszej obrony i Baki. Nie wyszedł tutaj do piłki, nie upilnowali Flu, konkretnie Wegrzyn. I proszę bardzo, dwóch Norwegów, trzech Norwegów, dwóch naszych obrońców i tylko Baki. Przestańmy się już łudzić i bez wątpienia nawzajem oszukiwać. Jest chęć w nas, w kibicach, w ludziach, którzy są z tą reprezentacją. Ale nie oszukujmy się, proszę Państwa, że jest to zespół, który może sięgnąć po awans do finału. Wygrana z Turcją, potem remis z Holandią. Pogrzebane szanse na zwycięstwo z Anglią. Wysoka porażka na Wembley, przegrana w Oslo. No i dziś nieporadność. A Norwegowie na fali. Najbardziej zadziwia mnie to, że Polacy wcale maksimum nie włożyli w pierwszej połowie, a w drugiej dużo wolniej poruszamy się niż Norwegowie. To jest sport, oczywiście można przegrać. Żal mi tylko, i to wytykam polskiej reprezentacji, że nasi nie zaangażowali maksimum, że nie pokazali tego sportowego zęba, walki, zaciętości do końca. Rzut rożny. Owszem, sam byłem świadkiem tej meczu z zespołem Eire, kiedy przegrywaliśmy i zdołaliśmy zremisować 3-3. Tylko nie o remis, a o zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu nam chodzi. Pozostało 25 minut do końca spotkania. Ponowny rzut rożny dla Polaków. Ziober. Spokojni, na luzie. Asystenci Egila, Rogera, Drillo, Olsena, Arne Larsen, Mykland, były reprezentant Norwegii, przygotowuje do zmiany. Jensena, Ronny Jensena. A teraz szansa na drugą bramkę dla Norwegów. Tak jest. Nie kto inny jak Fjørtoft. Miała być zmiana, miał wejść Johnsen, ale zmiana decyzji. Nie można się dziwić. Od utraty bramki upłynęły 3 minuty, tej pierwszej. Przegrywamy 0-2. Nie będę już mówił o obrońcach i ich zachowaniu. Jednego tylko nie mogę zrozumieć. Dlaczego Polacy dziś nie podjęli tej walki? Jesteśmy bezradni.
Teraz ustępujemy pod względem kondycyjnym, szybkościowym. I niepodzielnie panują Norwegowie. Cztery lata pracy duetu Strejlauć-Mikiewicz. Brak wymiernego sukcesu. Drużyna, która nie potrafi strzelić bramki. Zdobyliśmy ich tylko 8 w dotychczasowych meczach naszej drużyny. A ponadto z taką grą, nie oszukujmy się, nie mamy drużyny, która może zagrać w finałach. Co dziś dobitnie potwierdzają Norwegowie. Kiedy trzeba było się bronić, bronili się umiejętnie. Kiedy trzeba kontratakować, czynią to bezlitośnie, wykorzystując błędy naszej drużyny. Zaczęliśmy na tym stadionie eliminację i choć jeszcze polskiej drużynie pozostaną do rozegrania dwa mecze, to dla nas te eliminacje, proszę Państwa, dziś się na stadionie w Poznaniu kończy. Bez względu na wyniki z Turcją i z Holandią. Myślę, że w tych meczach powinien zagrać już inny zespół, że nie ma co zwlekać i odwlekać decyzji nominacji selekcjonera. Czasu na przygotowanie drużyny do walki w eliminacjach Mistrzostw Europy znowu tak wiele nie będzie, a na szansę gry w finałach Mistrzostw Świata przyjdzie nam czekać kolejne 4 lata. Smutne to, acz prawdziwe. Smutne i prawdziwe, tym bardziej, że jest to strata nie tylko dla polskiego piłkarstwa, dla widza, ale również dla polskiego sportu. Jest to również wymierna strata finansowa, bo przecież za awans do finałów, za grę w finałach są wymierne efekty finansowe. Jedyna groźna akcja, choć nie wykończona przez Polaków. Ale przypomnę, przegrywamy 0-2 po golach Flu i Fjørtofta. Myślę, że gra Norwegów przekonuje najdobitniej o tym, a ponadto statystyka, że nie jest to przypadek. Rzeczywiście można podziwiać Egila Rogera Drillo Olsena, który był w stanie wyselekcjonować i zbudować drużynę. Rozumiejącą się, skonsolidowaną, grającą nowocześnie, przygotowaną do walki, czego nie tylko w tym meczu brakowało polskiej reprezentacji. Zmiany, poszukiwania, zestawienia, próby, ale bez efektu tego, na który widz i kibic Polski czekał. I zmiana w zespole norweskim. Boisko opuści Fjørtoft, strzelec z drugiej bramki, a wejdzie jednak Johnsen. Około 17 minut do końca tego meczu. Uszczęśliwiony Fjørtoft, ale czy można się dziwić? Mogą posłać reprezentację młodzieżową Norwegowie do Turcji. 16 punktów na ich koncie i nikt już ich, proszę Państwa, bez względu na rezultaty i dzisiejszego spotkania Holandia-Anglia i występu Anglików z San Marino, czy też Holandii z nami nie wyprzedzi. 3 punkty z Anglią, 3 punkty z Holandią, 4 punkty z Polską. A mogą zdobyć jeszcze punktów 18. Gdy odbywało się losowanie eliminacji, wszyscy typowali Holandię, Anglię. Czasami wymieniano nas w gronie tych, którzy mogą włączyć się do walki. Ale znawcy zwracali uwagę na postęp skandynawskiego futbolu. Szwedzi w Mistrzostwach Europy. No i tytuł Mistrzów Europy dla Duńczyków. A teraz Norwegowie.
Myślę, że przyjdzie czas i pora na to, by z wieloma zawodnikami rozstać się. Trzeba postawić na zawodników młodych, perspektywicznych. Nic innego nam nie pozostaje w tej chwili. Szansa gry, szczególnie z Holandią, to szansa nabrania doświadczenia obycia. Nasi owszem, strzelają bramki, ale za granicą, dla klubów, w których grają. W Osasunie, w Wattenscheid, w Atletico, w Panathinaikos. Nawet ze słabym San Marino zdobyliśmy ich tylko 4 w tym jedną ręką. Kwadrans do końca. Nie wierzę i chyba nikt z Państwa nie wierzy, że jesteśmy w stanie rzeczywiście strzelić bramkę drużynie Norwegii. Chociaż oni mają w zapasie nawet 2. I jeszcze Johnsen stanie przed szansą. Przyczyn kryzysu, regresu polskiego futbolu, w którym tym pięknym przebłyskiem był srebrny medal olimpijski, nie sposób w tej chwili analizować. Choć w zasadzie trudno emocjonować się tym, co dzieje się na boisku. Norwegowie rozluźnieni, udzielają wywiadu, to Fjørtoft, strzelec z drugiej bramki, pewni występu na boiskach Stanów Zjednoczonych. To i nasza liga, w której mają dorastać nasi piłkarze. Rozrośnięta do granic możliwości, zbyt dużą ilością klubów. Liga słaba, ze słabymi meczami, nieciekawa. To również sprawy organizacyjne i szkoleniowe w Polskim Związku Piłki Nożnej. Taki niedowład, który dość długo trwa. Minęły 4 lata, kiedy walczyliśmy o występy w Italii. Mijają kolejne 4, kiedy nie będzie nas w Stanach Zjednoczonych. I zastanawiające jest to, że może teraz będzie zdaje się 3-0 dla Norwegów, a tym razem brawa dla Jarosława Baki. Spekulowaliśmy, zastanawialiśmy się, co to będzie, czy przedłużymy szansę, jak wypadną Holendrzy z Anglikami, czy wygrają, potem z Turcją, ale proszę Państwa, to, żeby mieć jakiekolwiek szanse, trzeba po prostu grać, dobrze grać i strzelać bramki. A jak gra polska reprezentacja, każdy z Państwa widział i ja też. Egil Olsen dokona jeszcze jednej zmiany, przygotowany do wejścia Jakobsen. Piłkarz z Bundesligi, kolejny grający poza granicami Norwegii. Przez długi czas piłka w większości jest tam jeszcze amatorska. Szansą wybicia się, przebicia jest pokazanie się w drużynie narodowej, a później wyjazd do zachodniego klubu. Dodatkowa motywacja, ale też i narybek. Zdrowe społeczeństwo, silne społeczeństwo, to wszystko później procentuje.
U nas tak się dziwnie składa, że mamy utalentowaną młodzież, a później, gdy dochodzi do wieku seniora, szansa Polaków niewykorzystana nawet w takim momencie. Później jakoś dziwnie nasi nie robią postępu. I nie ma spalonego. I co, 3-0? A jednak. Spalony. I boisko opuści Halle, a na boisko wejdzie Jakobsen. Nasi zaczęli walczyć tylko o wiele za późno. Przy stanie 0-2 takich cudów, proszę Państwa, to już nie ma. Przy tak grającym rywalu. Tak na dobrą sprawę to mecz już dla nas mógłby się zakończyć. Myślę, że i dla Norwegów też. Ale do końca jeszcze 10 minut. Wyrazem dezaprobaty dla poczynań reprezentacji są coraz bardziej puste trybuny opuszczane przez polskich kibiców. Lesniak. A jednak można. Tylko wtedy, kiedy rywal już na to pozwala. Kiedy Norwegowie szczelnie kryli, pilnowali, na takie sytuacje nie pozwalali. Grają rozluźnieni, prowadzą 2-0. Faulowany Węgrzyn. Jakobsen grał w pierwszym meczu. Ziober. I Węgrzyn stanie przed szansą, gdyby opanował piłkę. Braki w wyszkoleniu technicznym. W nowoczesnym futbolu stwarzane sytuacje, wypracowywane sytuacje to po prostu moment, kiedy trzeba po prostu dokładnie uderzyć. Ofiarnie, z poświęceniem, Norwegowie do końca. Grać dalej, nie ma spalonego. Jakobsen, czy będzie 3-0 dla Norwegów? Tym razem Bako kolejny raz ratuje nas przed wyższą porażką. Na spalonym Polacy. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tutaj ładnego meczu. Spodziewałem się walki, wiemy jak grają Norwegowie. Ale nie spodziewałem się, że tak łatwo przegramy to spotkanie, kiedy była naprawdę jeszcze szansa na to, by zagrać w finale. I to mnie najbardziej zadziwia, że Polacy nie spróbowali tej szansy wykorzystać, że nie zaangażowali maksimum wszystkiego. Albo po prostu są tacy słabi, ale w to nie wierzę. Bo w tych niektórych meczach, przebłyskach, jak z Anglią, czy fragmentami w Oslo, jednak pokazywali zdecydowanie więcej. Gra pułapek offside'owych. Choć chciałoby się powiedzieć do Václava Krondla, kończ waść i wstydu oszczędź. Tym, który próbował strzelić, był Kazimierz Wegrzyn. I proszę, szybkość Norwegów. W międzyczasie, nie powiedziałem o zmianie w polskiej drużynie, wszedł na boisko Czachowski. To może istotne dla statystyków.
Jeszcze 7 minut, proszę Państwa, w tych męczarni dla nas. Brzeczek, Lesniak, z prawej strony jest Ziober, z lewej Kozminski, faulowany Marek Leśniak. I będzie żółta kartka jeszcze dla gracza Norwegii. Ukarany żółtą kartką Berg. Dobrze ustawiony mur, a strzelał Jacek Ziober. Myślę, że Norwegowie przynajmniej będą wspominali radośnie pobyt w Poznaniu, w przeciwieństwie do wielu kibiców polskich, którzy tutaj przyjechali z różnych stron kraju. Bowiem tutaj zapewnili sobie na 100% drugi w historii awans i to po efektownej wygranej. Ale trzeba przyznać, że bardzo ułatwiliśmy im w drugiej części sprawę tego zwycięstwa. No, popik teraz Bohinena. Był tam flu. Słuszne pretensje ma Bako do partnerów, a Norwegowie po tym spotkaniu będą mieli 16 punktów. Jest to ich, proszę Państwa, siódme zwycięstwo, tylko dwa remisy w dotychczasowych grach. 23 bramki zdobyte, 3 stracone, plus 20 i nikt już bez względu na pozostałe mecze w tej grupie ich nie wyprzedzi. Myślę, że jest to spora niespodzianka. Ale gdy patrzy się na grę Norwegów, nie tylko w dzisiejszym meczu, ale przecież widzieliśmy ich i spotkanie z Anglikami, i z Holendrami, czy dwukrotnie w meczu z Polską, rzeczywiście na ten awans w pełni zasłużyli. I tego awansu w imieniu tych wszystkich, którzy oglądali drużynę norweską, serdecznie im gratuluję, wierząc, że odegrają znaczącą rolę w finałach Mistrzostw Świata pod wodzą Egila Drillo Olsen w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że pod wodzą nowego trenera, zupełnie nowymi graczami, zobaczymy w dwóch występach eliminacyjnych, które czekają polski zespół, naszą drużynę. Gramy na wyjeździe jeszcze z Turcją, podejmować będziemy Holendrów. Sportowa rywalizacja do końca, bo przecież nie znam rezultatu spotkania Holandia-Anglia, ale te dwa zespoły rywalizować będą do końca o drugie miejsce w naszej grupie, choć nieco jaśniejsza jest, czy będzie sprawa po pojedynku w Rotterdam. Naufali Norwegowie do samego końca, bezradność Polaków i tylko brawa dla Jarosława Baki, który stara się jak może, byśmy nie przegrali wyżej niż przegrywamy, a przegrywamy 0-2, to spotkanie po golach Flu i Fjørtofta. Thank you.
Krzysztof Warzycha, Piotr Świerczewski, Norwegowie, Rekdal, Mykland, Czachowski. Końcowe sekundy, za chwilę końcowy gwizdek, jednocześnie oznaczający dla nas koniec szans i marzeń o grze w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy fotoreporterzy norwescy obok Drillo, Ulsena, ci, którzy tutaj przylecieli czarterowymi salomonotami, nie żałują. Mieli na co popatrzeć, myślę o grze reprezentacji Norwegii. To jest oczywiście sport, nie wstyd jest przegrać. Żal natomiast, proszę Państwa, niewykorzystanej szansy do końca i po prostu stylu tej dzisiejszej porażki. Będzie trzy, ratuje Czechowski. Żeby było efektownie. I proszę Państwa, 3-0 zespół Norwegii gromi nas, dobijając, że tak powiem. Bohinen. Johnsen z numerem 13. Radość Norwegów, powtórka utraconej bramki i dobrze by było, żeby już czeski arbiter skończył ten mecz. Ale Norwegom wcale nie spieszno do końcowego gwizdka. Chyba będzie 4 przed szansą Bohinen. Żenująca bezradność Polaków. 2 minuty po czasie, ale to już nie ma, proszę Państwa, dla nas żadnego znaczenia. Przegraliśmy tę eliminację nie dzisiejszym meczem. I wreszcie koniec. Choć nie, jeszcze nie. Sporo przedłuża czeski arbiter. Czech jest rozżalony, wściekły, zły i jest mu po prostu smutno. A Norwegowie przed szansą na czwartą bramę. I wreszcie koniec. Gratulacje dla Norwegów. Nie pojmuję, jak można przegrać w takim stylu i bez walki. Tyle ze stadionu w Poznaniu. Halo, studio w Warszawie.